Pies pozostawiony w nagrzanym aucie, nawet na krótką chwilę, może znaleźć się w niebezpieczeństwie. Brak klimatyzacji, przeciągu i promienie słońca mogą zrobić z samochodu blaszaną pułapkę. Jaką karę powinien dostać właściciel zwierzaka za pozostawianie półpila w upalny dzień w zamkniętym aucie? Pies pozostawiony w samochodzie może zostać uratowany na skutek interwencji policji, straży miejskiej lub przez wybicie szyby przez zaniepokojonego przechodnia. Właścicielowi pupila według przepisów za taki występek grozi mandat w wysokości do 500 zł. Jak sądzicie, kara powinna zostać zwiększona czy 500 zł to waszym zdaniem wystarczająca nauczka?